Kolejne projekty mają szansę na realizację dzięki unijnym funduszom. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego podpisał aż 21 umów na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jest to ponad 51 milionów złotych dofinansowania. To są umowy w kilku osiach, bo zarówno oś pierwsza, inteligentna gospodarka, oś czwarta, kwestie związane z energetyką, ale i oś piąta, czyli środowisko, i ósma, rewitalizacja. Cała przestrzeń, można powiedzieć, ważnych projektów takich środowiskowych. Jednym z beneficjentów unijnych środków jest Olsztyński Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który dzięki dofinansowaniu ma szansę na zwiększenie mocy przerobowych. W roku 2015 oddaliśmy instalację, która ma zdolności przerobowe na poziomie 95 tysięcy. Podpisanie dzisiaj umowy pozwoli nam w ciągu najbliższych 6 miesięcy zwiększyć nasze moce przerobowe do 130 tysięcy, a więc tym samym zamknąć w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie system gospodarki odpadami w regionie centralnym. Troska o środowisko naturalne i o właściwą, bezpieczną gospodarkę odpadową była jedną z przyczyn przyznania tej dotacji. Gospodarka odpadowa jest w ciągłej jakby ofensywie działania, zmieniają się ustawy, obowiązki, ekonomia też jest niesprzyjająca dla organizatorów, ale i dla mieszkańców, więc potrzeba modernizacji, potrzeba wsparcia finansowego na te projekty jest bardzo ważna. Dotychczas rozdysponowano już 3/4 środków zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv